Dzień dobry, kochani, niedzielnie. Tak jak mnie znacie, lubię wstawać rano, no to w niedzielę też rano wstałam. Dzisiaj wschód słońca 5:51, czyli za prawie 10 minut. O, okno uchylone, słychać szum. No jednak czasem w niedzielę nad ranem, 26, ktoś przejedzie samochodem. Zdawałoby się, że już taki czas, jeszcze taki czas, taki cichy, spokojny. No ale może dlatego, że tu dyskoteka jest już drugą noc, także od 11-13 była dyskoteka na tym obszarze przemysłowym. Posłuchajcie, i to jest pomysł. Jest hala, jest dyskoteka, mieszkania są gdzie indziej, bo tam jest po prostu tylko miejsce dla przemysłów, czyli dla firm. No i to też jest pomysł, tak jak najbardziej. Kochani, czyli tak, witam Was bardzo serdecznie. 13 mojego ulubionego, 13 sierpnia i kłaniam się niziutko. Dzień dobry, Mariola. Mariola, pozdrawiam w Poznaniu. Mario, dzień dobry. No to ja już tak dwa dni wcześniej spieszę do Ciebie z życzeniami imieninowymi. Wszystkiego najlepszego w dniu imienin, 15 sierpnia. Witaj Jadwigo, dzień dobry. Witam Łukasz, dzień dobry. A ci przewodniczący, dzień dobry. Anusia, Sylwusia, dzień dobry. Violetto, dzień dobry. Grażynko, dzień dobry. Witam panie, witam panów. Czyli wschód słońca, ale posłuchajcie, tak jak widzicie, nie wiem jak bardzo widać przez to okno, mniej więcej, ale są chmury, także przecież przed wschodem słońca to już pół godziny jest w miarę widno, ale tak trochę chmury są. Wczoraj mieliśmy upalnię, przepiękną pogodę, posłuchajcie, 30 stopni w cieniu. Ale wieczorem zrobiła się wichura, przyszedł deszcz, także jest fajnie, mokro, trawa się pięknie zieleni na trawnikach, bo już dzisiaj rano byłam i już biegałam. Także nie wytrzymałam, pogoda jest rewelacyjna, jest super, tak przyjemnie po deszczu. Kochani, witam cały mój świat, dzisiaj z kuchni. Zapraszam Was na poranną kawę. Kto jeszcze nie pił, to zapraszam, zatrzymać, zrobić stop, zrobić sobie kaweczkę i napić się ze mną kawy. O, pralka mi się wyłączyła. I kochani, a jeżeli ktoś już pił, no to może jakąś herbatkę, może jakąś miętę, może jakieś ziółka. A czym jeszcze się chciałam z Wami podzielić, to już za chwilę, bo przecież wczoraj pojechaliśmy do Polski, do Zgorzelca. Ale najpierw zapraszam na kawę. Czyli co, wyjmujemy młynek do kawy. A kochani, mogę powiedzieć, że kupiłam w Netto taką herbatę. Czyli taki gorący imbir, rzeczywiście, posłuchajcie, przyjemnie się napić. No ona jest dalej, zostaje biała, znaczy przezroczysta, w sensie to nie jest kolor herbaty czarnej, ale bardzo fajnie się pije. No to robimy kawę. Kawę już znacie, bo już niedawno pokazywałam, jaką kupiłam. Tę, która nam smakowała. Sypiemy, kochani, sypiamy, żeby świeżo zmielić do młynka. Zaraz się najpierw muszę skupić tutaj na mieleniu. Także wczoraj Zgorzelec został zwiedzony. Zwiedziliśmy. Pojechaliśmy na zakupy, popatrzeć, zobaczyć jak to jest w tej Polsce naszej, nie? Bo dawno nie byliśmy. Ale kochani, dobrze, no to jedziemy z młynkiem, z mieleniem. Gdzie ja mam tutaj kontakt? I mielimy. W międzyczasie wyjmę sobie filiżankę. Nie, dzisiaj go posłuchajcie kuchennie w kubeczku. No to jaki tu kubeczek by sobie wybrać? Może ten. Takie jakieś kwiatuszki? No to jedziemy z kwiatuszkami. I tak jak zgodnie z przepisem, świeża woda do tą już wcześniej gotowaną wylewamy z czajnika i świeże, ja akurat, posłuchajcie, używam filtra do wody, Brity, taki standardowy filtr i w międzyczasie się woda zagotuje i ja tutaj sobie zmielę kawę. No chyba dość głośno go słychać. Thank you.
będę mogła powiedzieć, że kochani, na wizji razem z Wami przygotowujemy się do picia kawy. Okej, wystarczy. Wystarczy. Czyli na taki kubeczek, posłuchajcie, nie jakaś za mocna łyżeczka, no może mało taka, to jeszcze połóweczkę, no to tak może i jeszcze ciut. Później, znaczy za chwilę przysypię, posłuchajcie, do słoika, bo no w młynku nie jest to aż tak szczelne, ale to już nie będę tutaj przy Was tego robić, to mam, będę miała na to chwilę czasu i lecimy. Czyli tak, świeżo wlana woda, zagotuje się, już nam się gotuje w tym moim bajeranckim czajniku podświetlanym. A tutaj towarzyszy nam, posłuchajcie, kochani, kawa. To, że także to są roślinki kawy od lutego, takie maleńkieśmy kupili. Taki, jak to jest kwiatek na, tak powiem, do mieszkania. Także dzisiaj kawową. Tutaj się pochwalę, posłuchajcie, zobaczcie, zakwit mi storczyk. Jeju, to jest taki storczyk, który już mam, no jest ze 2 lata, to spokojnie tutaj ze mną. A dostałam ten biały, właśnie piękny, dostałam od Angeliki na urodziny. No to posłuchajcie, 2,5 roku. Ładny. Napisałam datę, kiedy zakwit. Kiedy to on zakwit? 9 sierpnia. O, no to już jest 4 dni. I tak chciałam Wam pokazać, żeby był tutaj z Wami. Z nami. Z Wami i z nami i ze mną. Czyli tak, jedziemy z mleczkiem. Mleczka, nie kafezany, śmietanka. 12% moja ulubiona. I do kawy. I może trochę soli do tej kawy dzisiaj. Lubię się, znaczy tak, posłuchajcie, przestałam jeść słodycze. W ogóle słodkie rzeczy, znaczy powiem tak, i unikam, jest mi z tym dobrze, ale w weekend sobie zostawiam taki właśnie, o, kaweczkę. Tiki taki. Także do kaweczki tutaj przeszykowane. To, co, posłuchajcie, lubimy i z Polski przywozimy, to jest oczywiście krówka. Ta jest krówka mleczna typowa, ale kupiliśmy też z Wawelu, posłuchajcie, krówkę solony karmel. Jeżeli ktoś z Was lubi solony karmel, polecam krówki solony karmel zarąbiste. No zarąbiste, no nie mogę pokazać, bośmy zjedli. Były niesamowite. Niesamowity smak soli. No czy posłuchajcie, to już nie jest typowa krówka. To już jest odmiana krówki, ale solony karmel, który bardzo lubię. A zaczęłam lubić solony karmel w lodach. Teraz już tego solonego karmelu jest w dużo różnych produktach, ale w tej krówce mlecznej z Wawelu miocio. Także już momencik, posłuchajcie. Witam cały mój świat i kłaniam się niejutko. Witam z poranną kawą niedzielną. Taka gorąca. Maleńkimi łykami bardzo lubię. Byliśmy w Zgorzelcu. Posłuchajcie. Görlitz po niemieckiej stronie, jest Zgorzelec po polskiej. Pojechaliśmy. No pojedziemy, to my coś kupimy. Posłuchajcie, na przykład tak, trochę słoninki, żeby podsmażyć, zrobić troszeczkę, pokroić skwareczki, zrobić troszeczkę smalczyku. Oczywiście tutaj słonina jest, nie ma problemu, ale tak jak pojedzie się do Polski i tak jak się to wszystko tak zobaczy, ten... Posłuchajcie, wjeżdżamy do miasta, parkujemy samochód, idziemy do sklepów. Tak, to jest Polska. Tak, widać różnicę, posłuchajcie, widać, to się tak czuje. Tylko, no byliśmy tak w Kauflandzie, byliśmy w Biedronce, byliśmy w Castoramie. Jest tam taki Plaza Zgorzelec, Plaza, jakoś takie centrum, ale tam nie podchodzi, znaczy nie wjeżdżaliśmy. Zastanawiałam się, bo podeszłam do jednego czy drugiego studia fryzjerskiego, ale no niestety trzeba się zapisać, żeby się, tak powiem, zmienić lekko fryzurę. Ale tak właśnie pomyślałam, że może rzeczywiście trzeba by się wybrać, zadzwonić, umówić się i wybrać się. Jak jest z cenami? Kochani, kupiłam tak, pomidorki, które bardzo lubię, te, trochę zjem, nie twierdzę, że tu nie ma, ale to nie ma, tak jak powiedzie, człowiek pojedzie do Polski, kupię polski. Trochę zjem, trochę przesmażę, troszeczkę papryki, ale co kupiłam, to co najbardziej, posłuchajcie, do posmakowania i zakisiłam na ogórki małosolne.
Także ogóreczki, akurat mam taki słoik, bo to tam posłuchajcie do kilograma, bo tak na smaka. Także czosnek, koper, sól. Co tu jeszcze? No chrzanu nie miałam, ale także czosnek z koprem, listek laurowy, troszeczkę dwa ziarnka ziela, troszeczkę czarnego pieprzu. No i a co tu jest to białego? Posłuchajcie, tu jest tym kieliszkiem do jajek przyciśnięte są ogórki, żeby były w wodzie. To taki swojski sposób. Także ogóreczki małosolne będą za kilka dni. Co jeszcze kupiłam? Posłuchajcie, kupiłam fasoli. Jasia. I już się tutaj troszeczkę namoczyło. O! I będzie dzisiaj fasolka. Tak zrobię tak troszeczkę po brytońsku, żeby posmakować. Ale jak tak powiem, oglądałam, że jak to w Polsce jest tyle grzybów, czas na grzyby. No tutaj po tych deszczach też słyszałam, Kasia mówiła, dzień dobry Kasiu, że widziała babeczkę z koszykami, no to musimy się wybrać na te grzyby dzisiaj. Dzisiaj lub jutro, no to tak przy najbliższym czasie. I wyobraźcie sobie, że wracając już tutaj niedaleko, może 10 km, stanęliśmy tak przy lesie, zobaczyć, czy są grzyby. No i tak wjechałam w taką leśną drogę. No i no ile, posłuchajcie, 5 metrów od tej troszeczkę główniejszej zaparkowaliśmy, no to idziemy, idziemy zobaczyć, czy są grzyby. Wyszłam i patrzę. Piękny, czerwony koźlak. No i tak powiem, sezon grzybowy uznaję za otwarty. Pięknym, czerwonym koźlakiem. I posłuchajcie tutaj, że oto pokroiłam cebulka na oleju. Podsmażyłam do tego, pokroiłam tego kozaka. Troszeczkę papryki, o tej żółtej, troszeczkę marcheweczki. Troszeczkę różnych przypraw. Podgotowało się, już ugotowało się, bo tak jeszcze, żeby kozak jest taki do podsmażenia też dobry. Ale ja to tak... grzyby lubię ugotować. I jakby się nie działo, lubię mieć ugotowane. Chociaż chyba, jak dobrze pamiętam, koźlaki należą do surojadków i można je właśnie podsmażyć na tłuszczu i zjeść. Ale nie znam, posłuchajcie, tego przepisu. Nie próbowałam, jak grzyby gotuję. Także podsmażyłam, a teraz dolałam wody i to się tak podgotowało. Później jak czymś jeszcze doprawię, taki sosik do kopytek. Miocio. Co jeszcze z Polski? Może jakie wrażenia? Bo słuchajcie, kochani, w Biedronce powiem tak. Te Biedronki to... to jest taki specyficzny klimat biedronkowy. Wchodzi się, sporo ludzi. I posłuchajcie, tego towaru najróżniejszego, bo teraz już i do szkoły, i zeszytów, i długopisów, i wszelkich przyborów. No... tak powiem, bałagan. To znaczy, to jest taki bałagan, ale to jest taki bałagan, który widać, że było, powiedzmy, posprzątane rano. I to jest taki bieżący bałagan. Także dużo ludzi się przewinęło. Biedronka jest sklepem popularnym. W miarę ma dobre ceny. I co zwróciło moją uwagę? Jeśli chodzi o warzywa, posłuchajcie, bardzo podobne tutaj też są ceny. Pomidory, to tak, to wszystko to jest w podobnej cenie. Krówki. Nawet krówki są też w podobnej cenie, ale płyn Lenor, no to cena mnie zaskoczyła. Płyn Lenor do płukania ostatnio kupiłam za około 2 euro. Już teraz nie chciałabym, nie pamiętam w tej chwili dokładnie ceny, czy to było 2,19 czy 1,99. No ale przyjmijmy, że 2,19 euro za ten 800 ml. Ale jak ja zobaczyłam tego samego Lenora w tej samej butelce za 22,50 w Kauflandzie, a w Biedronce 18 chyba z kawałkiem. Ale to aż taka różnica. No to jest troszeczkę, posłuchajcie, no chyba trochę za dużo. No bo 2 euro, no to jest 9 zł. Tak już posłuchajcie, po 4,50 przyjmując, prawda? No niech będzie 10, ale 22 to jest razy 2. To takie te ceny jednak jest, to są... takie właśnie niektóre różnice. O, bo ogólnie jest, ogólnie ceny warzyw podobnie. Posłuchajcie, byliśmy na ryneczku i to jest ten swojski klimat ryneczku. Jest tak zwany mały rynek, bo zwróciłam uwagę na nazwę, bo to posłuchajcie, czasem jest taka, to jest bazarek. No u nas jest akurat ryneczek, a tu jest mały rynek. No różnie się to nazywa. I posłuchajcie, ta specyfika i teraz tak. Wchodzi się do takiego małego sklepiku, bo tak jeszcze fajnie, bo były, się okazało, że tu wchodzimy do tego, z tej strony, ale tam jest wejście z drugiej. A to tak, sałata,
świeży sieńka, koper, zielona pietruszka. Proszę Panią, bo to akurat babeczka. Słuchajcie, tłum ludzi, wszyscy tam kupują. Czy jest ta dobra bazylia? A proszę Pani, u nas jest bardzo dobra bazylia. No to od razu się dowiedziałam. Pomidory, malinowe, te podłużne, już nie pamiętam jak one się nazywają. Posłuchajcie, takich pomidorów, takich pomidorów, takich pomidorów. Pietruszka, marchewka, ogórki. No wow, wow, wow. Aż się, to znaczy, bo słuchajcie, to jeszcze taki jest ten klimat tego sklepu, tej obsługi, uprzejmi wszyscy, uśmiechnięci. No uśmiechnięcie, bo to do klienta. A najlepsze jeszcze było to, że posłuchajcie, zapłaciłam, bo akurat złotówek miałam, chociaż można było płacić kartą, ale przygotowałam się, że przecież jeżeli będę na bazarku, no to lepiej mieć gotówkę. No i wy posłuchajcie, miałam 43 zł, dokładnie, nie, 42, 41 miałam. No i tak pytam się, proszę Pani, a ile w tej chwili, ile tam już się nabiło? No to jest, ja mówię, wezmę tej fasoli, a to fasola za 18 zł. I ona mówi 43, a ja mówię do niej tak. Proszę Pani, bo ja mam tak w gotówce 40 zł, a może być 80 centów do tego? A babka się tak na mnie spojrzała, ależ proszę Pani, oczywiście. O, i to się nazywa frontem do klienta. Także... Tak tutaj działa, przynajmniej w tej okolicy. No tak, posłuchajcie to. A jeśli chodzi o rejestrację, posłuchajcie, niemieckie mnóstwo. Także przyjeżdżają ludki na zakupy. No, nie muszą być koniecznie Niemcy, no przecież ja też przyjeżdżam akurat z tego rejonu do Żalca na zakupy, ale naprawdę sklepik mi się bardzo podobał. Bardzo mi się podobał obsługa taka, tak poczułam się naprawdę swojsko, tak po polsku. Ale w Kauflandzie to tak te ludki, posłuchajcie, taka też specyfika Kauflandu, może akurat tego. No jak się wjedzie wózkiem między półki, to ten drugi to tak już ciężko, no przejedzie ten drugi, ale tak jakoś jest bardzo ciasno to wszystko naustawiane. Ludzi, no to taka była pora południowa, słuchajcie, ludzi na zakupach mnóstwo, mnóstwo, każdy jakiś taki spieszący się, zdenerwowany. Tak sobie pomyślałam, a może to tak, trzeba zrobić zakupy. Tyle one kosztują, no jutro na obiad, prawda, no bo to takie weekendowe zakupy na te obiady, na to później, no żeby jeszcze, no powiedzmy na przyszły tydzień też trochę starczyło. A tutaj jest specyfika inna, to znaczy te zakupy. Tutaj się przychodzi do sklepu, ma się listę i się robi je spokojnie. I taka na przykład pani, która robi zakupy, podchodzi do kasy i już powiedzmy w markecie wykłada na bandę, na taśmę, to ona się nie spieszy. I jeżeli ktoś podchodzi, ma dwie czy trzy rzeczy, to mówi, proszę, no tak mieliśmy wczoraj akurat, proszę, proszę, mnie się nie spieszy. I ja mówię, no ale my też mamy czas, także dziękujemy, postajemy. Ale to zobaczcie taką właśnie różnicę, bo ja się zastanawiałam, z czego to jest. No tak, tu przychodzi ktoś na zakupy spokojnie, ale... Trochę te pensje się różnią, no i jak człowiek pracuje ile, nie wiem, 15 lat, o i to co jeszcze chciałam powiedzieć, bo wysłuchałam jakąś audycję, że mówią, no tak, bo w Polsce to się często zawód zmienia. Ale dlaczego się często, znaczy zawód pracy zmienia? No tutaj dziewczyny, jak ostatnio rozmawiałam, 16 lat pracuje w zakładzie, druga 20. No właśnie, dlaczego się zmienia pracę? Nie, bo może, poza jak człowiek chce, to może zmienić, bo nie wiem, chciałby sobie poprawić, ale jeżeli jest dobra płaca, człowiek jest, dobrze się czuje, jest zadowolony, no to zmieniamy wtedy jak z jakiegoś powodu. Firma upadnie, o, no ja na przykład tak po ilu, prawie po 10 latach, bo już się chyliło po upadkowi, trzeba było szybciutko uciekać. Aha, no tak to czasem jest. A tutaj, no i to jest ta różnica troszeczkę, jest inne myślenie, inne działanie i inaczej to wszystko wygląda. Także wczoraj bardzo, bardzo tą różnicę zobaczyłam. Posłuchajcie, ja o tym tak mówię i to podkreślam, ale tutaj po prostu się przychodzi, jest dużo ludzi, wszyscy są też z koszykami, ale jest tak spokojnie, spokojnie. A tutaj taka troszeczkę też nerwówka. No i, ale z drugiej strony, posłuchajcie, jeżeli człowieka coś boli, jest wkurzony, zdenerwowany, bo mu jeszcze brakuje, ledwo mu starcza, no to co, nie będzie zdenerwowany? Ja to naprawdę bardzo wszystko rozumiem. Oj, rozumiem. Bogusiu, dzień dobry. Posłuchajcie, jeżeli jestem przy Bogusi, Bogusiu, wspieramy Bogusię. Bogusia ma w tym tygodniu, w poniedziałek, pogrzeb bliskiej osoby. No, posłuchajcie, trzeba, posłuchajcie, tak powiem tak,
No ja, Bogusiu, z całego serca wysyłam Ci, jak tylko mogę, energię wsparcia, energię miłości, energię takiej opieki, takiej radości, taką złotą energię. Jeżeli też tam trzeba drugim osobom, czy osoby wesprzeć, to też posłuchajcie. Myślę, że dołączycie się bez problemu, prawda? Także jesteśmy razem z Bogusią, bo to bliska osoba, nie mama, nie tam powiedzmy z najbliższej rodziny, ale zaprzyjaźniona i jeszcze taka jest specyficzna sytuacja, że tam zostaje dziewczynka, czy dziewczynka, osoba, pani, nie wiem w jakim wieku jest, córka, ale no w jakim by nie była, posłuchajcie, wspieramy. Także Bogusiu, jak tylko mogę, tak wspieram. Ogórki kiszone. Słuchajcie, jest na moim kanale przepis na ogórki kiszone. Także jeżeli jeszcze ktoś nie zrobił, ale wiem, Aniu, tak robisz według mojego przepisu. Czyli posłuchajcie, to jest inspiracja. Inspiracja, bo to jest ten przepis w mojej rodzinie. To są ogórki, które robiłam co roku. Robiliśmy razem z moim tatą. I taką, może tylko nadmienię, ciekawostką jest, że posłuchajcie, oprócz kopru, oprócz chrzanu, oprócz czosnku dodajemy liść czarnej porzeczki, liść dębu i liść wiśni. I ten smak jest taki ciekawy. No i ja oczywiście obowiązkowo zalewam gorącą wodą. Jakoś tak posłuchajcie, jak robiliśmy te ogórki, to zalewaliśmy też dobrą źródlaną wodą. Ale później jakoś tak przeszliśmy z tatą, że jednak ta gotowana woda to jednak jest tak inaczej. To wszystko to takie jest. Później się pije tą wodę i tak przeszliśmy na tą gotującą, znaczy na tą gorącą wodę. Ale można robić tak, można robić inaczej. Kochani, czym się jeszcze z Wami podzielę, będąc tutaj w tej kuchni, przy tej porannej kawie? To, co dzisiaj na obiad, no to posłuchajcie, gołąbki. O, i tutaj Bogusiu jeszcze, akcent Twój. Bogusia kiedyś robiła, ma przepis u siebie na kanale i dodaje do kapusty, no tak, bo kapusta już, ale w gołąbkach, ale kapusta lubi koper. Także nie pomyślałam, że robiąc jakąś taką kapustkę z kiełbaską, z pomidorkami taki, no to tak, ja też taki mam przepis, ale do gołąbków dodać ten koper do gotowania. No i powiem Ci, Bogusiu, że bardzo smaczne, także bardzo Ci dziękuję. Zawsze gdzieś czegoś nowego się uczymy. No, całe życie człowiek się uczy. A, ale co jeszcze się pochwalę, co dzisiaj będę robiła? Posłuchajcie, zastanawialiśmy się, tu jest bardzo, znaczy bardzo są popularne. Są popularne, są kupowane, także to takie są mrożone ciasta. Słuchajcie, no to u nas też są mrożone ciasta, tylko czy ja, to znaczy taka jest ciekawostka, bo ja to tak lubię, tak jak i w cukierni, kupić ciacho, spróbować, zjeść, spróbować. No i teraz pytanie, wrócę do niego, czy wrócę do innego, aby następne spróbować. I też są takie różne, na przykład fale Dunaju, nie? Fale Dunaju zresztą bardzo lubię, ale pomyśleliśmy wczoraj, że może właśnie kupimy fale Dunaju do zrobienia. Tak nas powiem, to zdjęcie przyciągnęło. No to tak, fale Dunaju na pewno, do tego kakao, do tego wiśnie. Także w takim słoiku od razu gotowe wiśnie bez... O, to mój zegar. To te odgłos tego ptaka. To 6 rano. I posłuchajcie, także wiśnie bez pestek, troszeczkę ocukrzone. Były różne rodzaje, nie znam tych wiśni. Spróbuję jak to będzie. Także będzie i kompot, i będą wiśnie do ciasta. I taki jakiś jeszcze zapach. Takie wiśnie 2,69, taki słoik euro. I jeszcze taki zapach kupiłam, ale żeby był do ciasta. No posłuchajcie, to ile to ma pojemności, bo za to zapłaciłam prawie 3,30 euro. I to jest bourbon wanilię, a ma 35 ml i otekera. Okej. Okay. Słuchajcie, no bo jak mam kuchenkę i zaczęłam ostatnio piec ciasta, zaczęłam od Marii przepisu. Maria, dziękuję. Tak, teraz się rozkręcam. Rozkręcam z tymi ciastami. Chociaż Wam powiem, że ja to na przykład wiele lat, ja to w ogóle lubię pieczone mięso. Taki karczek upieczony, tak po mojemu przyprawiony. To, no i to mięso mi tak, jak to Basia kiedyś powiedziała, moja sąsiadka, dzień dobry Basiu. Ale wiesz co, dobry ten Twój karczek. Schabu nie, karczek właśnie. Wolę karczek, on jest taki bardziej wilgotny. I to pieczenie tego karczku mi wychodziło. Wychodziło, bo to tak jak człowiek... Nie, ja nie jestem jakąś specjalistką, dlatego o tym mówię, że mi wychodziło, ale ten karczek mi wychodził. A teraz właśnie... A, i kupiłam sobie jeszcze keksóweczkę.
No bo jak szaleć z ciastami, to szaleć, żeby był człowiek przygotowany na różne rodzaje ciast. Także blaszki, żeby były. Kochani, cieszę się, że tak niedzielnie i tak inaczej, nie z balkonu, nie z pokoju, a z pokoju, tutaj będę nagrywać, posłuchajcie, kupiliśmy taki, mamy pomysł, bo tak, kupiłam takie blady kolor, blady fiolet, taki delikatny, bo to jest taki, można powiedzieć, delikatny, wrzosowy, chociaż on jest taki wrzosowy, ale to jest, zobaczycie, i do tego będzie ściana jedna na ten kolor też, także mamy farbę, dlatego byliśmy w Castoramie, i do tego poduszki na szarą kanapę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale to jak mój fachowiec umaluje, to będziemy nagrywać, wtedy będziemy podziwiać. Lub nie. Posłuchajcie, czym się jeszcze, jak już jestem w kuchni, a kiedyś już opowiadałam, także jeżeli chciałby ktoś zobaczyć, jak to w ogóle ta kuchnia wygląda, jak to jest, skąd się wzięło, to zapraszam, jest mój odcinek wcześniej. I półki. Posłuchajcie, bo ja tak... Ja lubię, no są takie rzeczy, które tu stoją, no wiadomo, to jest blat roboczy, no ale to wczoraj akurat są zakupy, dlatego tak troszeczkę jest nastawiane, ale ja lubię mieć wszystko pod ręką. I mąż mówi tak, no to jak ty tak lubisz, że tak to jest poustawiane, to kupię półki. I kupiliśmy półki akurat w Ikei i posłuchajcie, wszystkie, tak, a to zioła, płatki róż z mojego ogródka. A tu, co mam następne? Zioła. O, no tu trochę dziurawca i ta biała to jest, patrzcie, wyszło mi z głowy, nie, to nie był, krwawnik, bo słuchajcie, ziele krwawnika, znaczy kwiaty krwawnika i troszeczkę gdzieś tam razem dziurawiec suszyłam, to troszeczkę jest. Tu posłuchajcie, mam jakieś pojemniki, a to co lubię. Przywiozłam sobie, w zasadzie tu też jest, tak, cena jest ta sama, wyszło mi około 5 euro, no to tu jest tak, 5,25, także cena tej herbaty Twinningsa Earl Greya, którą po prostu bardzo lubię, no i właśnie sypano, to sobie kupiłam, a tutaj mamy tak, piołun luizjański i trochę dziurawca, jeśli chodzi o moje zioła, a tu jeszcze jest kwiat lipy, Kwiat lipy i dziurawiec. Także kochani, cieszę się, że się mogłam podzielić. A, tą olej, który lubię. Posłuchajcie, lniany. Taki akurat w Kauflandzie. Lniany. I olej z oliwek. I oczywiście olej z czarnuszki. Który używam też do twarzy. Także taki naturalny kosmetyk. Naturalny. Kochani, miłego dzionka Wam życzę. Dziękuję jeszcze raz, że mogłam się podzielić moimi zakupami, moimi przemyśleniami, moimi spostrzeżeniami. I zapraszam i powiem tak, do zobaczenia wkrótce. Pa! Do zobaczenia.